Cześć wszystkim! W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o dwóch, według mnie, bardzo ważnych wykresach. Niezależnie od tego, czy jesteśmy sportowcami, amatorami, profesjonalistami, trenerami, instruktorami, bądź też osobami niezwiązanymi ze sportem, te dwa wykresy sprawią, że nasze postrzeganie świata i ogólnie nasze życie codzienne powinno stać się lepsze. Ciekawi? Serdecznie zapraszam do oglądania. Pierwszy wykres, jaki sobie dzisiaj zaprezentujemy, jest to tak zwany efekt Krugera-Dunninga, wymyślony przez tych dwóch panów. I na czym on tutaj polega? Mamy dwie osie, mamy oś X i oś Y. Na osi X mamy wiedzę w danej dziedzinie, zaczynając od braku wiedzy przy 0%, idąc cały czas dalej do 100%, czyli do bycia ekspertem w danej dziedzinie. Na osi Y mamy pewność siebie, również wyrażoną w procentach. Jak mamy czytać ten wykres? No jeśli nasz poziom wiedzy wynosi 0, bądź też tam 1%, to nasza pewność siebie wynosi 100%. Czyli wiem, że nic nie wiem tak na 100%, bo się w ogóle nie cykam. Czyli ktoś nam zadaje pytanie na dany temat, a my mówimy nie wiem i jesteśmy w tym pewni, bardzo przekonani. Natomiast jeśli nasz poziom wiedzy w danej dziedzinie się zwiększa, czytamy, kształcimy się, z doświadczenia mamy coraz więcej tej wiedzy, to nasza pewność siebie zaczyna spadać, bo wiemy, że coś tam wiemy, ale to jeszcze nie jest tyle, ile przynajmniej byśmy chcieli w tym wiedzieć. I swoje niziny osiąga ta nasza pewność siebie gdzieś tutaj, w tych granicach, jeśli tutaj mamy 100%, tu jest 0%, tu jest troszkę za połową, czyli tak około 60-60% wiedzy w danej dziedzinie sprawia, że nasza pewność siebie jest bardzo niziutka. Natomiast jeśli już te procenty idą coraz wyżej, 70, 80, 90, aż w końcu tam 100 i troszkę więcej, to nasza pewność siebie rośnie, ale jak widać przynajmniej na tym wykresie nie rośnie do tych 100% wspomnianych wcześniej, tylko gdzieś tam w granicach pewnie 80%. Dlaczego tak jest? No jest tak dlatego, że jeśli nic nie wiemy i powiemy sobie wprost, że nic nie wiemy, to nas nie interesuje, to jesteśmy bardzo przekonani o tym, co mówimy, no bo skąd mamy wiedzieć coś, o czym nic nie wiemy? Takie troszkę zdanie bez sensu, ale mam nadzieję, że wiadomo, o co chodzi. Natomiast z każdym krokiem poznawania danej dziedziny, danego tematu, zaczynają nam się otwierać nowe drogi. Wiemy to, a wiedząc już daną rzecz, możemy pytać o kolejne. Na przykład, nie umiemy w ogóle matematyki, ale poznaliśmy dodawanie i odejmowanie się na 10. Zaczyna nas interesować, co będzie, jeśli będziemy dodawać i odejmować w na przykład już do 100. Później co będzie, jak będziemy mnożyć. I tak dalej, i tak dalej. Będąc już za połową danej drogi, w danej dziedzinie, jeśli chodzi o takie nasze uczenie się czegokolwiek, stwierdzamy, że dużo wiemy, ale ile jeszcze możemy się dowiedzieć? Jak dużo jest tych możliwości? Więc ta nasza pewność siebie jest na dość niskim poziomie, ale już kolejno odkrywając te drogi, dochodzimy w końcu do etapu, gdzie możemy, ktoś nas może uznać za eksperta, kiedy to my sami czujemy, że tą wiedzę, na jaki temat się wypowiadamy i w jakiej w ogóle chcemy cokolwiek z nią robić, zostaje nam na około takich 80% tej pewności siebie, bo wiadomo, że nikt nie jest w stanie pozjadać wszystkich rozumów. I ten efekt powinien, wydaje mi się, towarzyszyć każdej osobie, która naucza albo jest też trenerem. Nigdy nie będzie tak, że będziemy ekspertem na tyle procent, że nikt nas niczym nie zagnie. Możemy dążyć do tego, do tej doskonałości, powiedzmy, cały czas, ale co chwilkę pojawiają się nowe badania, co chwilę można rzucić nowe światło na to wszystko, co robiliśmy do tej pory, więc najważniejszą rzeczą, jaką bym chciał, żebyśmy wyjęli sobie z tego wykresu, jest to, żeby po prostu nie spoczywać na laurach, cały czas się szkolić, nie uważać, że pozjadaliśmy wszelkie rozumy świata, tylko po prostu uczyć się, uczyć, uczyć, budować tą pewność siebie, ale być świadomym tego, że zawsze możemy się pomylić, albo zawsze ktoś nas w stanie jest czymś zagiąć, o czym po prostu wcześniej nie słyszeliśmy. I przejdźmy sobie teraz do drugiego wykresu, troszkę innego od poprzedniego, dotyczącego innych rzeczy, natomiast dla mnie osobiście w życiu bardzo ważnego i sprawdzającego się w każdym aspekcie życia. Mianowicie, mamy tutaj związek między pobudzeniem a wydajnością pracy według Jerkesa i Dodsona. Na czym to tutaj wszystko polega? Mamy oś X,
gdzie mamy wypisane napięcie, czyli motywacja, niskie, optymalne, średnie oraz oś Y, gdzie w wartościach minimalnych i maksymalnych mamy wyrażoną wydajność. Jest to wykres, z którym troszkę osób polemizuje, ponieważ zarówno to napięcie, motywacja, jak i wydajność jest dość ciężkie do określenia w jakichś takich uniwersalnych jednostkach jak czas czy odległość po prostu. Natomiast, tak jak mówię, trzeba troszkę zaufać temu i wydaje mi się, że wtedy taka polemika z tym wykresem, jak każdy się nad tym zastanowi, po prostu nie ma sensu, ale jest to moje osobiste zdanie. Na czym ten wykres polega? Polega on na tym, że jeśli nasza motywacja jest na niskim poziomie, wtedy nasza wydajność również będzie minimalna. No bo powiedzmy sobie wprost, jeśli komuś się po prostu czegoś nie chce, no to mu się nie chce. To albo tego nie robi, albo jak robi to po prostu na pół gwizdka i to tak średnio działa. Im bardziej nasza motywacja zaczyna rosnąć, tym bardziej przekłada się to na wydajność. Im bardziej nam się po prostu coś chce, tym większe osiągi jesteśmy w stanie osiągnąć w pracy chociażby. Myślę, że praca będzie tutaj najlepszym przykładem. I swoje maksimum tej motywacji i wydajności osiągniemy wtedy, kiedy, jak można odczytać z wykresu, trochę nam się chce, tu moglibyśmy plus postawić, a trochę nam się nie chce, tutaj minus postawić. Wtedy jesteśmy w stanie naprawdę osiągać bardzo duże rzeczy. Kto miał kiedyś tak, że na czymś mu zależało, ale tak w 100% się nie angażował, to zarówno dotyczy związków, jak i sportu, jak i pracy, wtedy można powiedzieć, że po prostu wszystko jakimś magicznym trafem nam wychodziło. Natomiast jeśli komuś w ogóle nie chciało, no to w ogóle nic nie wychodziło. Natomiast bardzo często też jest w tą drugą stronę, że jeśli zbyt bardzo nam się czegoś chce, coś chcemy osiągnąć, wtedy po prostu ta wydajność, no ja bym tutaj osobiście, jeśli ja bym tworzył ten wykres, nie dałbym na minimum, ale też bym tak samo doszedł do tego wniosku, że najbardziej optymalne wyniki, te najlepsze, będziemy w stanie osiągnąć, kiedy ta motywacja ani nie będzie za duża, ani nie będzie za mała. Natomiast zbyt duży poziom motywacji skutkuje, że ta wydajność również spada, bo za bardzo chcemy, troszkę się wypalamy wewnętrznie i czasem nic z tego, co chcieliśmy finalnie osiągnąć. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Nie był zbyt długi, ale mam nadzieję, że dla co po niektórych otwierający oczy, warto pamiętać o tych dwóch wykresach i jeśli mielibyśmy sobie podsumować, to ten pierwszy moglibyśmy nazwać: wiem, że nic nie wiem, cały czas chcemy się doskonalić, nie poprzestawać na laurach, tylko uczyć się, uczyć. Wtedy jest to dobra droga do tego, żeby można było powiedzieć, że jesteśmy w czymś ekspertami bądź chcemy być ekspertami. Natomiast ten wykres teraz omówiony moglibyśmy porównać, że najlepsze wyniki w czymkolwiek będziemy w stanie osiągnąć, kiedy zrobimy dużo ku temu, ale nie przeciągniemy wajchy na tą drugą stronę. Nie będziemy żyć dniami i nocami myśleli o jednej rzeczy, bo wtedy po prostu możemy się wypalić i to nam może nie wyjść. Bardzo dziękuję za wysłuchanie, obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Proszę zostawić subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zostawić lajka, komentarz, to naprawdę pomaga. No i co? Słyszymy się już za tydzień. Cześć!